No, tutaj jesteśmy. Coś tu znalazłam. Co tam znalazłeś? Pierniczka znalazła. Jeszcze po podróży tutaj zawieruszył pierniczek. Tutaj wasza ulubiona youtuberka Dominika... Raczej TikTokstrerka. Z więzienia. TikTokstrerka. Zamknął ten drzwi czy nie? Ignacio, zamykaj drzwi. TikTokstrerka to jest. Czekaj, tu musiałem przyłożyć tą kamerę, nie? Tak jakby... Fajna. No. Dobra. Skromna. Widzicie, będziemy robić klopsy, znaczy parę osób się śmieje, że mówię, że będziemy robić, a Ewa robi, nie? Ale to nie jest tak do końca, że Ewa robi, bo ja byłem z nią w sklepie, wszystko kupiłem, prawda? Obrałem ziemniaki i tutaj widać, cebulkę pokroiłem. Także to nie jest do końca tak, że wszystko Ewa robi, a ja nic. I jeszcze jedną rzecz wam powiem. To jest nasz nowy nabytek, piekarniczek. I tak, robienie zakupów z kobietami to nie jest dobrą rzeczą, a jeżeli jak się robi już zakupy, to u nas to wygląda w ten sposób, że tak, idziemy. Ewa mówi, patrz, fajny piekarnik, no fajny, no futurystowy, no super, elegancki, no dobra, idziemy dalej, nie chcesz, to nie, mówi. Idziemy do drugiego sklepu, ty patrz, taki sam piekarnik jak tam był, no jest, faktycznie, zgadza się. Dobra, za parę dni w trzecim sklepie, czyli dzisiaj w Lidlu, ty patrz, znowu ten piekarnik jest. Mówię, no dobra, no to bierzemy go i już, no i fajnie, i super, i wzięliśmy, i teraz, no... Tak się właśnie nie, robi. Tak, nie, ja wychodziłam na no, tą piekarnię. Tak, ona mówi, bo tam jakąś zapiekankę czy coś dzieci mówi. Dzieci robią tak, mamo chce zapiekankę. No. I później cały rozbebesza mi piekarnik, wyciąga blachy. Tak, ten duży, no. Ten. I w dużym jedną zapiekaneczkę ona se robi. No, no tam mówię, czy grzankę jedną, czy pół pizzy, nie? Tak często no, jest, no, że na jedną no. osobę. Ja mówię, takie coś, to jest rozwiązanie. Oczywiście. A teraz... A ona rzeka troszkę, ale no. i tak jest. A teraz tak, Ewka robi tutaj, a Donia zamiast jej pomagać, to zaszyła się w swojej dziupli na górze i udaje, że nic mi... No, a wystarczy szeptem tutaj powiedzieć, Donia chodź na obiad, to zaraz zleci. No. Albo nie, kto chce pięć dych, nie? Albo tak, kto chce pięć dych, zaraz tutaj będzie, już wszystko, dobra. No i superancko te... Klopsy będą na pewno smakować, jak zawsze. To są klopsy czy kotlety? Mielone. Kotlety mielone, nie wiem, czy kotlet mielony to jest klops, czy nie? To chyba potoczna nazwa klops, nie? Potoczna, no właśnie. Taka babcina nazwa klopsy są na obiad. Oczywiście. Są kotlety mielone w każdej knajpie, tak. Nie? I gniecimy te kotlety mielone. Jeszcze nie? Jeszcze osolić, opieprzyć i tak dalej, no i będzie dobrze. Tak. Tam się ziemniaczki gotują, które ja obrałem. Tak. I wstawił nawet. I wstawiłem, oczywiście. Wykipiały, bo poszedł filmik na YouTube oglądać. Troszkę wykipiały, ale zaraz Ewa tutaj wszystko pościerała, nakrzyczała na mnie i jest wszystko znowu dobrze, no. Nie krzyczała, nie krzyczała, no ale wiesz. Pomalutku, pomalutku. Smakuje? Doni smakuje? Mamie smakuje? Zawsze. Mamie zawsze smakuje. Mi też zawsze smakuje, już tak zjadłem trochę. No, co tak patrzysz? Nawet buraki dzieci jedzą, co jest niespotykane. Wiem, bo byłem dzieckiem, jaki miałem stosunek do buraków. No. To są we mnie, bo ja lubiłam buraki. O, i piesek jeszcze tutaj się domaga, a on... Dostaniesz klopsika? Oczywiście, pani... Ja ci dam klopsika pokroić psu. Ma karmę psią. Chłopaczku, co tak stoisz tam? Nabroiłeś i teraz myślisz, że jesteś gościem z klasą, tak? No Donia. Donia, oczywiście. Tutaj pokupowałem... Ci obądźcie, tutaj pokupowałem parę rzeczy i w następnym filmie... Cichutko. I w następnym filmie będziemy robić sushi. O ile się uda, bo jak już wcześniej wspomniałem, może się nie udać. To jest tylko część produktów. Reszta jest w lodówce. Później pokażemy. Dobra, to by było na razie na tyle, nie? Donia. Słuchaj.
No dobra, nic. No mów. Nic. No, teraz mamy tutaj kaszaneczkę, Ewka robi. Kiełbaska jest w lodówce. Sałatkę zrobiłem ja, a ona od rana na mnie krzyczy. Tak? Mhm. Ale to nic, ja się już przyzwyczaiłem. Tutaj mamy grilla, na którym będzie kaszanka i kiełbasa. Żadnych mięs, prawda? Nie, żadnych. No, żadnych mięs. No i tyle, proszę Państwa. Ona nie wie, że ja piję wino i macha ogonem, myśli, że ja coś jem. Nie, pani nie je. Pani pije winko, ale winko, proszę Państwa, z takiej buteleczki. To jest swojskiej roboty. Nie wiem, czy to ma jakiś alkohol, czy nie ma, ale... Nie wiem, ale jest dobre. Ale skoro jest, się nazywa jak wino i trochę nawet smakuje jak wino, to pewnie jest wino, nie? Ale jest bardzo dobre. Takiego dobrego? Patrz, nie widać mnie pod ten. Takiego dobrego to jeszcze nie jadłem. Nie piłem, znaczy. Proszę bardzo. Ale z Londynu mamy 1000. I tutaj mamy, bardziej lubię, czego? Z Londynu mamy 1000. 700. Bardziej lubię na słodko, a tu niektóre są na słodko, a niektóre nie. I to już dwa razy przesadziłem tym. Ale przesadzę jeszcze trzeci raz. O Boże. Ogień nosem idzie, nie? Ale no. Dobra. Dobra, no to się częstuj. Słuchajcie, to dosłownie tyle i to też za dużo. I też za dużo. No, czego, bo mi tu nie dochodzi. Dobra. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Mhm. Tutaj mają koledzy wodę ognistą. To jest woda z cytryną. Woda z cytryną, no. O, i przesadził, nie? No. Donia. Donia. Pasy zapinaj, bo tam ci zwracają uwagę, że pasów nie masz. Jak ty jeździsz w ogóle? Co to tam ma być? Nie wiem. Zajazda bez pasów. Przeproś tutaj widzów, że bez pasów jeździsz szybciutko. Sorry guys. Sorry guys. A jak to są nie guys, tylko women? To są women, to jedzie ten mały szkodnik. Co tam masz w rękach? No, fajnie. Dobra, jedziemy na lody do Maka. Bo pani zarządziła, że jedziemy na lody. Nie, pani? Ja? No, a nie, kto? Wy ja? Nie namawialiście. No, dobra, to jedziemy. Namówiła nas i wtedy jedziemy, dobra. Dobra, to witam was w kolejnym dniu. Jest fajnie, jedziemy sobie na lody do Maka. Mamusia stawia, bo ma dużo szmalu, to stawia. I będzie bardzo dobrze, nie? Miło. Dzieci mają pasy? Mają, fajnie. Dominikę tam zhejtowali ostatnio. Nie, zhejtowali ją ostatnio i ten. I musi zapinać, właśnie, bo to niebezpieczne jest bez pasów jeździć. Tak samo jak trzymanie telefonu podczas jazdy też jest niebezpieczne, dlatego ja tego staram się unikać, jak tylko mogę. Prawda? No i wszystko w tym temacie. Wszystko w tym temacie. Ty się tam nie odzywaj, szczekaczu. Ja się pyta, czy wysiadamy, czy bierzemy na Mac Drive. Zobacz, ten przed nami jakiś zapakowany pewnie. Tak. Wraca do tego. No, gdzieś jedzie. Z kanikułów wraca. Kto wie, co to są kanikuły? Kto miał rosyjski ja wiem, w szkole? Wakacje. No. Ja chciałam to powiedzieć. A ty też wiedziałeś? A ty skąd wiedziałeś? Pewnie od mamusi, tak. Rosyjski miałeś w szkole, czy jak? Nienawidzę tej pochoni. Słuchajcie, bo my tutaj już będziemy kończyć pomału. Z tego względu... Igor już. Igor, chciałbyś powiedzieć coś, że ledwo zaczął, już kończy, jo? Musimy kończyć, bo tak, będziemy zaraz jeść lody, McFlyery z KitKat, Lion z polewą kakaową i karmelową, tak? Karmelową, tak. Ja tam. Może ja czekoladową, cicho tam bądź. My bierzemy karmel KitKat, nie, Lucia? No, karmel KitKat, a ja biorę czekolada. I druga sprawa jest taka, że już... To jest kolejny dzień, bo tam jedliśmy i sushi na poprzednich materiałach i żeśmy robili sushi i robiliśmy to i tamto. Także dziękujemy bardzo za uwagę, a dograłem z tego względu, żeby... O, tam jest chłopaczek. Z tego względu, żeby nie było później 8 minut film, o Boże, jak mało, dobra. No to na razie, cześć. Może coś nagramy jeszcze później, nie? Ale nie do tego materiału, może nagramy do następnego materiału, nie? Aha, oczywiście. No. Mieliśmy jechać dzisiaj na Bachotek, ale... Nikt taty nie lubi, bo tata 8 minut nagrywa. No, nikt taty nie lubi, bo tata 8 minut nagrywa. Jedny tata. Tata musi chyba zrezygnować z egzystencji na tej ziemi, bo
8 minut tylko nagrywa. Dobra, dziękujemy, na razie, cześć.